Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W ostatnim odcinku zajmowałem się tematem, jakie domy budują Polacy. Omówiłem ogólnie, jaką powierzchnię wybierają ludzie do budowy domu. Teraz chciałbym się zająć bardziej szczegółową tematyką projektów, jakie wybierają domów. Ogólnie można zauważyć na rynku właśnie domów sprzedawanych na rynku wtórnym, że większość budynków jest piętrowa z poddaszem użytkowym. Jest to dom parterowy z poddaszem użytkowym, czyli tak jakby dom piętrowy, no bo to poddasze użytkowe jest zrobione tak jakby piętro tego budynku. Takich budynków jest najwięcej praktycznie do sprzedaży. Sporo tych budynków ma różne koncepcje, powiedzmy, dachu. Nie są to zazwyczaj dachy dwuspadowe, powiedzmy, tylko czterospadowe z różnymi takimi udziwnieniami, powiedzmy, jak wykusze czy lukarny. Większość budynków ma też balkony. Niestety wszystkie te, powiedzmy, zabiegi upiększające podrażają budowę takiego domu i to sporo. Bo musimy płacić po prostu fachowcom za roboczą godzinę, a to niestety jest dosyć czasochłonne. Domów praktycznie parterowych, powiedzmy takich prostych z dachem dwuspadowym, jest bardzo mało. Jak oglądam ogłoszenia, jest bardzo mało na rynku właśnie. Jest. Można znaleźć jakiś tam procent, powiedzmy, takich domów, ale większość domów właśnie jest budowanych piętrowych. Nie wiem, z czego to wynika. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma wąską działkę, małą, no to jakiś to sens ma, bo powiedzmy oszczędzamy na powierzchni zabudowy, budując dom, powiedzmy, piętrowy. Ale jeżeli ktoś ma dużą działkę, to dom parterowy na pewno jest wygodniejszy, no bo nie musimy chodzić po piętrach w kółko tam i z powrotem. Jeżeli coś chcemy wziąć, powiedzmy, to tak, to musimy latać po schodach i na pewno dla starszych ludzi, którzy z wiekiem później jest coraz ciężej chodzić, powiedzmy, po schodach, jest dom parterowy, jest bardziej użyteczny. Ogólnie domy, które są budowane właśnie i które są, powiedzmy, wystawiane, czy można zaobserwować z drogi, jak się jedzie, to zazwyczaj to nie są proste domy w budowie. Są to zazwyczaj duże domy, około 150 do 200 metrów nawet kwadratowych, często z garażami dwustanowiskowymi. Ja bardzo rzadko domy parterowe, jak obserwuję, powiedzmy, z drogi, jak jadę samochodem, to rzadko kiedy można zaobserwować właśnie domy parterowe, typowe, takie proste. Ludzie budują właśnie skomplikowane takie konstrukcje, których nie ma możliwości wybudować tanio tak naprawdę. To odnośnie projektów wybieranych właśnie, jaką konstrukcję wybierają właśnie Polacy, do jak wyglądają te domy, które są budowane teraz i które kilkanaście lat temu były budowane. Bardzo często są też te domy piętrowe i dwupiętrowe nawet, można zaobserwować jeszcze z piwnicami. Dosyć dużo ludzi jest przywiązanych właśnie też do piwnicy, że podpiwniczają budynek, który też podraża koszt budowy takiego domu. Także jeżeli ktoś chce tanio wybudować dom, to o piwnicy i, powiedzmy, o innych takich udziwnieniach konstrukcyjnych może zapomnieć tak naprawdę, bo nie ma szans wybudować tanio takiego domu. I to by było na tyle odnośnie projektów i właśnie wyglądu samych domów budowanych w Polsce.
W następnych odcinkach dalej będziemy się zajmować tą tematyką. Także dziękuję i pozdrawiam.